Kochani, witam Was na kanale Simomania i witam Was w pamiętnikach Kasanowy. Od razu jestem tutaj w galerii, zaraz powiem dlaczego, a od razu chciałabym Was przeprosić za ciszę, ponieważ jestem chora. Trochę lepiej się czuję, dlatego stwierdziłam, że zacznę Wam nagrywać. Jeśli chodzi właśnie o galerię i chodzi o Simkę właśnie Crystal Lopez, to chciałabym, aby gracz o niku Vegas przez 3S i dwie trójki się ze mną skontaktował, ponieważ nie mam wszystkich linków do tej simki i ta simka, przepraszam, no jest nieubrana. Jeśli mogę, to mogę po prostu zastąpić swoimi modami, ale ja bym wolała, żeby jednak to było dzieło danego gracza. Dlatego simki na razie nie wprowadziłam do rozgrywki. Czekam na kontakt, czy przez simomania01@gmail.com, przez maila lub na Facebooku. Powiem, na Facebooku mam bardzo dużo wiadomości, dlatego nie mogę odszukać tego gracza. A ja wprowadziłam dzisiaj, znaczy wcześniej wprowadziłam już, zaraz Wam powiem, kolejne dziewczyny dla Kasanowy, tylko one właśnie są bez hashtaga, dlatego proszę Was, żebyście pamiętali o tym hashtagu, bo dla mnie to jest bardzo cenna informacja. One w ogóle, wszystkie te synki właśnie wtedy widać w jednym miejscu, tak? I ja wtedy nie mam żadnego problemu, dlatego ten hashtag jest potrzebny. A tu wprowadziłam synki, gracz to jest Gugus i 5 dwójek. I to jest Angelika i Natalia, to nierozłączne siostry, wspierają się całymi dniami. I patrzmy tak, tutaj mamy Angelikę Pazur. Angelika Pazur jest przyjaciółką świata, jest miłośniczką muzyki, jest schludna i jest rodzinna, a jej siostra Natalia Pazur, jej aspiracją jest pokrewna dusza, jest kumpelką, kreatywna i romantyczna. To są jej cechy. A Wam oczywiście wszystkim serdecznie dziękuję za wszystkie, już Wam pokazuję tutaj, kolejne dziewczyny dla Kasanowy. I tak jak mówiłam, będę po prostu wprowadzać je kolejno, tak jak przychodzą według daty tworzenia. Dobra, moi kochani, ja wracam do rozgrywki. Nasz Kasanowa zaprosił Kineczewę. Tak, powiem, że tutaj pograłam trochę sama z nim. Też stworzyłam zmodyfikowałam kolejny domek i też Wam pokażę w kolejnym właśnie filmie przemian. Zobaczycie domek dla kolejnej simki. Domek nie jest mojego autorstwa, ale środek zmieniłam. Tego Wam pokażę. Tutaj nasz Giacomo spotkał się z Kiną, co tutaj zdobył umiejętności taneczne. Z Nemezji Smith miał też spotkanie. I dostał za ten. I nie wiem, właśnie tutaj. Proszę pamiętać o płaceniu czynszu w terminie. Ja w ogóle patrzę na skrzynkę i na tej skrzynce po prostu nie ma nic dla mnie. Nie wiem, dlaczego taka wiadomość przyszła mi. Dobra, ale mój Kasanowo, co ty robisz? Zaraz zobaczmy. Chciałabym, żebyś się pożegnał już z naszą Kiną i spotkał się z kolejną simką. Jest 8:55, jest 9 prawie, więc zobaczymy, gdzie tutaj jest. Na razie naszemu Kasanowie nie urodziło się kolejne dziecko. Ma na razie 50 chyba troje. Zobaczymy tutaj. O, naprawdę muszę. A, dobra. No jak ona już idzie, to powiem, że bardzo dobrze. Nie mogłam znaleźć. Wy na pewno może. Ja to przeoczyłam, na pewno to może widzieliście. Weź posprzątaj. Co jeszcze chciałam Wam dla przypomnienia pokazać? Tutaj mamy, on musi wydać jeszcze 7 książek, żeby przeszedł do, żeby stał się autorem bestsellerów. I no, chciałam wprowadzić do rozgrywki kogoś, ale nie mogę, ponieważ, no, jak wiecie, małe dzieci, ja się bardzo cieszę, że doszło z aktualizacją małe dzieci. Chciałabym tutaj mieć małe dziecko, dlatego zachęcam Was do śledzenia właśnie kanału, ponieważ planuję nowe serie. Nie będę już zdradzać, co to będzie, ale zachęcam Was, tak, do oglądania. Może Was zaskoczę. Dobra, gdzie jest Kasanowa, co ty byś jeszcze chciała? Zobaczmy na Twoje potrzeby. Nie, ty w miarę masz. Mógłbyś jeszcze skorzystać może z toalety. Co ty wyciągasz znowu nowego? Przecież ty przed chwilą jadłeś. Nie będziesz zmywał. A, brudne. No tak. Dobra, my się po prostu umyłeś. A my się dzisiaj wybieramy. Tak, i chciałabym, żeby nasz Kasanowa przybył tutaj. Już Wam pokazuję z kim. I chciałabym, żeby nasz Kasanowa dzisiaj
prosił Molly-san, weź może wręcz róże i mógłbyś porozmawiać o estetyce, ale w dzisiejszym odcinku chciałabym, żeby nasz Kasanowa może zaprosił na randkę właśnie Molly. A jeszcze chciałabym serdecznie podziękować za kolejne propozycje. O, dostaliśmy za książki. Tak, Kasanowa dostał za książki. I mamy te 7 tysięcy. Tak, kochani, randkę, czy ja bym chciała, żebyście poszli? Nie, na tym samym miejscu. Mógłby się poprawić humor. A jeszcze nie dodałam, bo serdecznie chciałabym pozdrowić. Serdecznie chciałabym podziękować Ania Mucha i Ali za propozycje kolejne. Pochwal, wygląd nigdzie nie idzie. Kolejne imiona dla dzieci Kasanowe, tak jak będą się. Gdzie on idzie? Gdzie idziesz? Tu, kochany, zostawiłeś. Poznaj ją. Możesz zawołać. Z romantycznych, ucałuj dłonie. Obrzynęcie, nie? Zapytaj, czy jest w związku, ale chyba ty już pytałeś. Mógłbyś zapytać o zawód, nie wiem czy... I dziękuję za imiona i chciałabym, żebyście, kochani, zaglądali... Tak, jest bezrobotna. Żebyście zaglądali do opisu pod filmikami, ponieważ tam są wskazówki, tak, cenne dla was. Jeśli chodzi o imiona, to żeby się nie powtarzały, to ja wpisałam. Tak, tutaj kiedy cień. Mógłby się sklepiać. Ale z romantycznych... Wyznaj może za uroczenie. Czy klucz byś chciał? Nie, na razie nie. Możecie zrobić wspólne sobie zdjęcie. Pochwal jej strój. O, mamy już brąz. Z romantycznych gadka na podryw. Mógłby z nią poflirtować. No, zobaczmy, co mamy tutaj. Obejmować byś chciał kogoś? Weźmy, obejmij. Co byś chciał jeszcze tutaj tańczyć do muzyki stereo i co byś chciał oglądać program telewizyjny? Dobra, to może cię zaznaczyć, może później to będzie. Wykonasz. Pocałuj Simkę. Nie chcesz rozmawiać z jakimś Jerzym. Ty przyszedłeś na randkę z naszą Oli. Z romantycznych. Poflirtuj. Gdzie masz ten pocałunek? Nie ma pocałunku. Dlaczego nie ma? Musisz poflirtować. Ktoś mi tutaj gra, szwankuje. Plotkować nie, okaż podziw. O, jest pierwszy pocałunek. Zobaczymy, jak to. Z romantycznych. Dziś mi nie zmieniają się tutaj. Słodka gadka. Klucza na razie nie. Możesz wyrecytować jej wiersz. Masuj swoją synkę. A, to byś musiał gdzieś pójść, usiąść.
Musisz opiewać. O, mógłbyś poprosić, żeby została twoją dziewczyną. Tak. Chyba się zgodzi, nie? Chyba się jej wręczy róża za to. No, sweet focia sobie zrobiły? Zrobili. O, właśnie została twoją dziewczyną. Przepraszam bardzo, chyba, ale... Chyba to nie mutacja. Wiesz co? Zaraz zobaczmy, gdzie mógłbyś pójść. Tutaj usiądźcie razem, może nie. O, tu możecie usiąść razem. Tak, bo musisz wymasować i musisz... już patrzymy, gdzie. Tutaj w ogóle wszystkie dziewczyny się kręcą, nie? Naszego Giacomo. A Giacomo w ogóle chce skorzystać z toalety. Nie, no po prostu. Co? Nie wiem, czy na drugim piętrze będzie toaleta. Nie ma tu toalety. A wyżej? Też nie ma. A jeszcze wyżej? Co tu mamy? O. Poszukajmy naszego Giacomo. Usiądź. A on teraz do toalety idzie. Pomachał i poszedł do toalety. O, fajnie, że usiedliśmy razem i to się zaliczyło, nie? Jak nasz Giacomo nie usiadł. Nie wiem, właśnie coś ta gra mi tutaj szwankuje. Powiem, że tak, usunęłam też część modów i to była bardzo dużą część. Usunęłam tego moda z zimą. Czekam w ogóle na zimę w Simach. Wytwórcy nas tutaj zeskoczą. Ponieważ brakuje mi tych 4,5 roku. Fajnie to jest, że może się zmieniać tak w pobrą. Zachęcam. Giacomo, co ty robisz tak długo w tej toalecie? Nasza Simka tutaj się zniechęca. Ile zostało jeszcze? Godzinę. Musisz rozbawić ją, tak? Stanąć, niech Simowie staną się rozbawieni w tym samym momencie. I wymasuj. Damy je teraz jeszcze ręce. Oświadczyć się nie możesz. No bardzo mi przykro, Giacomo. Może, ale nie, no w zasadach mam napisane, że nikt się nie może wprowadzić do Giacomo. Giacomo musi mieszkać sam, chyba żeby narzeczeni mieszkali poza. Nie mieszkali wspólnie, tak? Oj, tu chyba była... O, mamy już srebro. Szczepszczułe słówka, a ja już szukam, gdzie to było. A, poproś... A, to nie poproś, zrób masaż. Nie można być tym zrobić. Będzie chyba zadowolona. A i teraz musisz... O, mamy chyba już, teraz mamy chyba już złoto. Więc zabawne, weź, powiedz, puk, puk. Musicie dwa razy. Strum, strum, kasia, kasia, flaga! O, zasad dłoń, pary. Dobra, możesz powiedzieć mi kawał. O, możesz wyznać się nieprzymijającą miłość. I możesz poprosić o masaż, nie? Co, nie zaliczyło się? Nie powiedziałeś dowcip, śmieszną historię. A, bo ona jest bardzo flirciarska, on jest bardzo flirciarski, nie? Możesz powiedzieć, nie staniesz się. O, entuzjazm się wampirami. Coś odnośnie właśnie kolejnego pakietu rozkrywki. Ja powiem tak, nagrałam wam, chciałam nagrać first looka, nagrałam tego first looka, ale że byłam chora, leżałam w łóżku, przykryłam głośnik, mikrofon i... No i nagrał się bez głosu, dlatego nie wróciłam. Bardzo mi przykro. Nie udało mi się, no. Mam nadzieję, że kolejnym pocałuj z pasją. Kolejnym razem mi się uda nagrać dla was. Bo już powiem tak, tych first looków trochę jest. Chyba, że chcecie, to wam nagram first looka właśnie z... Kuść. Tak, złoty medal. Chcecie first looka, to wam nagram właśnie takiego first looka właśnie z pakietu rozgrywki.
Dobra, ty mój kochany. Wybierasz się z powrotem. Nie, nie, nie machaj nikomu. Oj, dziewczyn tutaj twoich coraz więcej. Musimy stąd uciekać. O, nie, 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 tylko nie proszę cię, nie uciekaj. O, kto tu przyszedł? Ona uciekła. O, ale nie, musimy wziąć, weźmy, zobaczmy, czy uda nam się zaprosić. No trudno, jak nam uciekła. Gdzie jest Molly? Kelly przyszła. A Molly, zaproś. Zobaczymy, czy uda się Kasanowie. Czy Molly zechce do nas wrócić? Squaz Nelcher, Manji Chilo, Plenze Shark. O, zaraz tu będzie. Nie wiem, dlaczego szybko nam uciekła. Zaraz zobaczmy, co z potrzebami naszego Kasanowy. Wszystko w porządku. Jest, już przyszła. Pochwal wygląd. No jak wiecie, no, nasza randka, która zakończyła się złotym medalem, nasz Kasanowa dąży do tego, postaraj się o dziecko właśnie z Molly. Mam nadzieję, że się zgodzi. I trzymajmy kciuki, żeby to były bliźnięta. Zgodziła się. O, sąsiad nasz poszedł. Kasanowa tutaj powinien też rozwijać swoje umiejętności. Nie tylko. No ale wiecie, ród Kasanowy musi być duży. I jeszcze raz zrobimy, żeby dla pewności, bo wiadomo, nie mogę tego sprawdzić, czy dla Nasinka. Nie może zrobić testu ciążowego u mnie w domu. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej interakcji. Dobra, moi kochani, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Czekam na wasze łapki, na wasze komentarze i do kolejnego odcinka. Cześć, pa, pa!